gorąco jak w piecu i aż psztyka. Spróbujemy to trochę przegrzebać. Co? Gotowe? Czekaj, bo w piecu przegrzebałem. Tak gorąco, aż tam strzela, jakby się węgiel palił. Normalnie zjarające włosy na łapie. Bez kitu. Tak to jest gorąco. O, widać? Znowu zapropaliłem. Jest ze 100 stopni najmarniej. Jak normalnie żywodzi. Coś czuję, że jakbym potrzymał tam dłużej patyka, to mi się najzwyczajniej zjara. Buty mi się chyba trochę topią. Stawania tam. Nie wiem, czy będę potrzebował patyka. Więc na resztę góry wejdę bez niego i sprawdzę potem, czy się zjara. O, mamy kolorowe siarki. O, zaparowało mi obiektyw oprzeć. No i to jest problem. Nie da się robić zdjęć. Little pamiątkę, kolorowe siarki. Mam nadzieję, że będę miał buty, żeby wrócić, bo tak gorąco, że podeszwy prawdopodobnie mi się topią. Ręką o kurde. Ręką boję się tego już dotykać. Rozpaliłem sobie całe włosy. No dobra, jak ktoś chciał zobaczyć szczyt wulkanu, to to jest szczyt wulkanu. Kicior! Mam szczyt chyba. Jest taki dziur krateropodobny. Tam to się aż strach podejść, jak się to zapadło. No nie zapada się. O cholera. Jakbym był na jakimś... najmniej... pogorzelisku albo... w jakiejś ziemi z takiej pleistocenu. Ja. To widzicie? Krater wulkanu. Gorące jak cholera. Niczego się nie można do... A, para też parzy. A. Nie wiem, czy
bardzo, bo jest tak gorąco. Jaka gorąca para. Nie wiem, czy wiecie, jaki jest smród po fajerwerkach, jak się rzuca petardy. To jest podobny, bardzo, bardzo podobnie śmierdzi. Tak jakbyś normalnie na odpierdzielał 150 korsarzy. Nie mam na myśli mocarzy, tylko korsarzy, te małe fajerwerki. No dobra. Mam co chciałem, jestem na wulkanie, który jest aktywny. Co prawda na jakąś mocną lawę mogę nie liczyć, ale widzicie, że jest wulkan. Jakieś takie selfie?